Pierwsze osobniki pozyskaliśmy w roku 2013. Były to 3 samce, następnie dojechały do nich 2 samice w roku 2014. I w roku 2016 doczekaliśmy się już pierwszego przychówku. Były to 3 sztuki heloderm, które w roku 2018 pojechały do Singapuru, aby tam zasiedlić hodowlę właśnie heloderm meksykańskich. No i była krótka przerwa w naszym tutaj, naszym rozrodzie naszych heloderm, ale nagle w tamtym roku, w czasach pandemii, okazało się, że są 2 jajka na wybiegu, więc szybko opiekunowie wzięli te 2 jajka. Od razu zaznaczę, że helodermy składają właśnie od 2 do nawet 30 jaj, więc tutaj mieliśmy takie symboliczne zniesienie w tym roku 2020. Opiekunowie wzięli jajka, jajka zostały umieszczone w specjalnym podłożu, które utrzymuje wilgotność i umieszczone w inkubatorze, gdzie inkubacja trwała aż 6 miesięcy. Jaja zostały złożone, z tego co pamiętam, pod koniec sierpnia tamtego roku. 25 i 19 lutego wykluły się 2 osobniki w tym roku. No i jak widać tutaj na załączonym, tutaj w tym pudełku, młode kryją się już duże. Od razu od pierwszego dnia obsługujemy je w rękawicach ochronnych, ponieważ chronią nas te rękawice po prostu nie tylko przed zwierzętami jadowitymi, ale także używamy je po prostu w codziennych pracach. Unikamy w tym momencie podrapania i jakichś niepotrzebnych ugryzień. A używamy do nich też z tego względu, że one już w pierwszej dobie, jak się wyplują z jaj, są już po prostu jadowite. Jad helodermy jest nieprzyjemny dla człowieka, z tym, że to jest gad bardzo defensywny. Gad, który no, jeżeli ugryzie, to rzeczywiście trzeba go do tego zmusić. I to trzeba mu wejść na ambicje i ogon i może wtedy ugryzie. Natomiast też nie jest to takie łatwe, bo ona nie gryzie tak jak węże. Gryzie szybko i puszcza, szykując błyskawicznie jad, tylko ona musi chwycić, tam się uwiesić i ten jad wpompować. Także zagrożenie jest naprawdę niewielkie, ale zdarzają się przypadki, no bo z głupoty dzieci, czy ludzie, którzy nie uważają na nic i nadepną ją i idą boso, czy w sandałkach, no to mogą zostać ugryzieni, a skutki są nieprzyjemne, zdarzają się przypadki śmiertelne. No nie jest jakiś szaleńczo wysoki procent. Jak widać, jest to stricte taka naziemna jaszczurka, ociężała, powolna i głównie kojarzy się właśnie z takimi krzaczastymi, suchymi lasami i z poruszaniem się ciągle po tym podłożu, jednak w poszukiwaniu swojego przysmaku są w stanie wdrapać się na wysokie drzewo, żeby właśnie obrabować jakieś ptasie gniazdo ze swoimi smakołykami. Jeżeli znajdą małe jaja, które są w stanie połknąć, połykają je w całości. Jeżeli jajo jest zdobycz, jest duża, to będą tak manewrować przy tym jaju, że je rozbiją i wypiją zawartość po prostu bez zjadania skorupki w tym momencie. Jest to dość popularny gatunek utrzymywany w ogrodach zoologicznych. 3 ogrody zoologiczne posiadają helodermę meksykańską w swojej kolekcji. Jeżeli chodzi o rozmnożenia, gatunek ten nie mnoży się dość łatwo w ogrodach i w tamtym roku, znaczy ogólnie w ostatnich 12 miesiącach doszło do 4 urodzonych, wyklutych z jaj młodych, a nasze 2 dają 6. Więc jak widać, na taką dużą ilość tych ogrodów te rozmnożenia nie są tak popularne.